Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, no a to z Minecraft na modach futerko jest survival, oj. Wiecie co, właśnie idę tyłem, bo mam wam coś do pokazania, tak. Pokażę wam pewne zmiany i tym podobne, ale to zaraz, idę tyłem. Nie wiem, może się już domyślacie, w jaką stronę jestem zwrócony i w jaką stronę idę tyłem. Bo patrzcie, jak się odwrócę, są bardzo wielkie lagi, dlatego idę tyłem. Zaraz wam powiem dlaczego. Otóż, o właśnie, są moje itemki i jakieś dziwne dźwięki normalnie, nie wiadomo skąd. I otóż tak, o, tutaj itemki jeszcze. Otóż tak, gdybym się teraz odwrócił, to bym miał niezmierne lagi. Ale się nie odwrócę. Popatrzcie, o kurczę, tak laguje, że normalnie nie idzie grać. Ostatnio sobie spróbuję je pozabijać. Ostatnio posiedziałem troszeczkę tutaj i o rany, chyba sobie zmienię na peaceful. Muszę troszeczkę na przyszłość krócej stać, ponieważ o, co się ze mną stało? O rany. Dobra, może się lepiej odwrócę plecami do nich. Mam skin Steve'a, ale wybaczcie. Dobra, nie wiem czemu. Mam skin Steve'a. Dobra, idę tyłem. Kurczę, wiecie co? Zastanawiam się, szkoda mi trochę je zabijać, po prostu przełączając na peaceful. Dlatego postaram się je zabić. Czajcie, o! Kurczę. O, dawaj. Jestem w dobrym miejscu, ponieważ żaden szkielet we mnie nie strzela. Dawaj. O rany, co się dzieje, ludzie? Może mi się uda na ekspić. Teraz macie pokaz slajdów, tak? Mam już 29 śmierci, to jest straszne, no nie? Widzicie, strasznie tych dużo mobków jest. Zresztą, jak mi się uda... O, widzicie? Na minimapce. O kurczę. Co się dzieje, ludzie? Ja nawet nie wiem. O! Zjem sobie. Dobra, dawaj. O kurczę, ludzie, naprawdę, tych szkieletów jest tam od groma. O, rany. O, to jest masakra, ludzie, co tam się dzieje. Może bym je dał radę tak ścisnąć z daleka. Dawaj. Tak troszeczkę odrobinkę, bo wiecie, szkoda mi naprawdę tego levela. Naprawdę, tych szkieletów jest tam od groma. Czekajcie, jeszcze coś chciałem zrobić. Okej, M. Waypoints i sobie usunąć troszeczkę tych waypointów. I tak, dzisiaj zajmiemy się ludziska, teraz mam taką spokojniejszą chwilę, ponieważ jest ciszej, bo te szkielety po prostu tak hałasują. I tak, dzisiaj chciałbym ogarnąć sobie kurczaczki. Już mam tam przygotowane, pozbierałem troszeczkę złota. Remove. I patrzcie się, jak tych mobów tam jest. Także chciałbym sobie je pozabijać, ponieważ szkoda tego levela, nie? A po prostu poszedłem sobie coś pooglądać, zostawiłem komputer włączony i sobie tak awczyłem i te szkielety mi się narespiły i tak mam lagi, że normalnie no nie da się grać po prostu. O, tutaj bym mógł stać. O, wow, ale ich jest dużo, ja nie mogę. Czy wy widzicie to, ile jest łuków? Ile szkieletów nachodzi na siebie? Ja tego nie rozumiem, tyle tych szkieletów. Wow. O kurczę, tutaj naprawdę. Czy ja więcej niż 30 level na tym nabiję, naprawdę? A wiecie co, powiem wam tak, że ja z godzinę może siedziałem, znaczy zostawiłem komputer włączony. Albo troszeczkę więcej, chociaż nie wiem sam. Rany, kurczę. Aha. Okej. O, już nie laguje, jest.
Dobra. Wiecie co? Przed chwilą rozwalił mi się łuk i od razu się zapełnił. A to łuki koło mnie tak latają. O rany, normalnie. Łuków mi nigdy nie zabraknie, nie? Już przestało klatkować. O, jak fajnie, o, jak fajnie. O, jak fajnie, jest. Kurczę, jakieś zbrojki tutaj widzę. Jakieś enchantowane, Wiecie co, ja to zaraz powsadzę do skrzynki. Wow, kurczę, tego ludzie naprawdę dużo jest. Tutaj widziałem jakieś zbrojki, więc sobie bym założył chętnie. O, tam była jakaś, ale mi chodzi o spodnie. Spodnie, chodźcie tu. O, tu są jakieś spodnie. No dobra! Ale tych itemków koło mnie lata. O, 43 level, już jest tak spokojnie, taka cisza. O, jest, są spodnie. O kurczę, ludzie naprawdę, tych itemków było od groma. O właśnie, zdobyłem Heart of Darkness. To jest chyba takie jedyne serce, którego nie mam, mi się tak wydaje. Tak mi się wydaje. Dobra, gdzieś tu zostawiłem chlebek, o jest. Aha, i właśnie, tutaj sobie gdzieś zostawiłem mojego skorpiona, o właśnie. Tylko, że on był... Lol. On był przytwierdzony sznurem. A gdzie ten sznur teraz jest? Skorpek. Co ty odwaliłeś? Chyba, że jakiś inny, skorpina? Już nie wiem. Tutaj skorpek, skorpina i gdzieś w tamtą stronę chyba polas, jeszcze kolejny skorpion. A gdzieś tutaj polas. Chociaż nie wiem, gdzie on już jest teraz. Pewnie podróżuje po świecie. Dobra. A coś się golemy chyba nie ten. Zobaczy jak tam moja fabryka żelaza. Co to, ile tego żelaza się zrobiło? No mało, mało. Chociaż troszeczkę. Zawsze coś powiem wam. No dobra, teraz zajmiemy się tworzeniem fabryki może kurczaczków. Znaczy no, fabryką bym tego nie nazwał. Ale zrobimy sobie jakieś ogrodzenia, czemu nie? Z żelaza. W sumie chyba tu już gdzieś miałem żelazo. Znaczy nie żelazo, tylko kraty. No ale dobra. Zrobimy sobie, o, na przykład tak. Dobra. Siodeł troszeczkę mam, bo byłem na wyprawie w nocerze, także... spoczko. Dobra, z dwie łopaty by mi się przydały. Tu gdzieś miałem patyki. Aha, patyków nie ma, naprawdę. A tu są dwa patyki. Okej. Okay. Także najpierw zrobimy sobie ogrodzenie, a później sobie postawimy sobie spawner kurczaczków. Okej. Okay. Tu drzewko sobie zetniemy. Gdzie jest miejsce dobre na spawner kurczaczków? Tutaj chyba. A wiecie co? Chciałem to drzewo, niepotrzebnie. Wiecie co? Wszystko po tej stronie robię. Aha. O, jest, udało mi się, bo czasami tutaj ciężko wyjść jak spadnę, no, czasami jest taki niefort. O, te golemy, które się kopią. Zróbmy coś po tej stronie, bo tak myślę sobie, że zawsze robię po tamtej, więc zrobimy dzisiaj po tej stronie. Dobra, to może zetniemy tu parę drzewek. Wiecie co, noc się zbliża, a ja nie chcę sobie w nocy tutaj bawić, różne budowanie. Więc zrobię dzień. Prześpię się i myślę, że możemy zacząć budowę. Przy okazji wezmę sobie spawner. No. Okej. Okay. To są nasze węże. Kowadło. Aha, i pisaliście mi dzięki, że wy się naprawdę znacie dobrze. I tak jak myślałem, właśnie gdzieś tu Sharpness 4 potrzeba połączyć z Sharpness 4, żeby właśnie zdobyć, zdobyć Sharpness 5. No i tak, tutaj właśnie są moje cenne itemki. U nich są właśnie kurczak. Spawner kurczaków to znaczy. I wiecie co, ja bym sobie połączył z Sharpness 4 z Iron Big Swordem, ale zenchantuję sobie na 30 level jednak. Najwyżej zrobię sobie jeszcze jeden, pozdobywam diaksów, więc myślę, że to nie jest. Dobra, gdzieś z 18% sobie schowajmy. Kolejne 18, kolejne. Okej, 32 level. Aha. Mam tu, kurczę, kilofania mam. Muszę się jeszcze kopsnąć po kilof. I wiecie co, troszeczkę to jest dziwne z tymi levelami. Dziwnie to działa. Ale chyba wiem jak to działa. Po
po prostu im macie wyższy level, tym ciężej się zdobywa kolejne i właśnie te, które są wyżej, jakby mają większy po prostu. O, kurczę, nie wiem jak to wytłumaczyć, dobra. Szanse 3. No powiem słabo. O, kiepsciutko, kiepsciutko. Czy mogę sobie taki sharpness 3 połączyć z sharpness 4? Widzę sharpness 4. Aha. A czekajcie, czekajcie chwileczkę. Bo ja tu mam... Dobra, pobawimy się jeszcze... wiecie co, pobawię się jeszcze enchantem. I sobie myślę, że jakoś to zrobimy. Dobra. Wezmę cały level. I sobie schowam tutaj. Więc tak, to dam. Pierwszy level. Pierwszy level. Dobra. Pierwszy. Dawaj, pierwszy. 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 Pierwszy jeszcze. O, na przykład ten. Jeszcze jeden pierwszy. O, na przykład ten. I zobaczymy, czy chociaż jeden sharpness mi się wyskoczył. Sharpness. Sharpness, sharpness i... O! Świetnie! Akurat... Nie, jeszcze jeden muszę sharpness zdobyć. Książeczki, proszę, dobrze mi... Dobrze mi ten, wyjdźcie. Sharpness? Nie, aqua affinity. No, kurczę, peszek. Dobra. Sharpness? Power, no kurczę. Dawaj, dawaj, sharpness, dawaj, sharpness. Proszę, sharpness... Power, no. Oh, trochę będzie zabawy z tym. Sharpness, sharpness... Jest sharpness! Świetnie. Myślałem, że się troszeczkę dłużej tym będę bawił, ale na szczęście nie muszę. Dobra, ciskamy do góry. I tak. Sharpness z... to jest... Nie protection. Z sharpness. Sharpness 1 z sharpness 1 kolejnym. Sharpness 2 z sharpness 2 jest sharpness 3. I teraz sharpness 3 mieczyk plus sharpness 3 daje nam sharpness 4. I sharpness 4 plus sharpness 4 daje nam sharpness 5, więc mam swój upragniony mieczyk. Idziemy spać. Taki miałem plan, akurat zmarnowałem chyba cały level. Jeszcze takie moje pytanie kolejne, bo lubicie mi odpowiadać. Znaczy no nie wiem czy lubicie, ale odpowiadacie, więc się cieszę. Wy się lepiej znacie. Czy mogę coś do tego do tej sharpness 5 dodać? Bo mi się wydaje, że nie mogę już. Więc chciałbym wytestować. Na przykład na takim jednym golemie. Oj, 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 mam mało życia, więc może lepiej nie. Dobra, szkielet zginął. Może na creeperze. Chodź, creeperku. No nie, wybuch. A może ty? Okej. Okay. Ty, no to ty giniesz. No, creeper na 2 hity, okej. Okay. Powiem wam ciekawie. O, kolejny creeper. No dobra, creeper nam tu rozwalają. Ja się jeszcze kopsnę, bo zapomniałem o czymś, sorki. Kopsnę się jeszcze po... schować te enchanty i jeszcze kopsnę się po ziemię, ponieważ musimy wyrównać troszeczkę tego terenu. O, strasznie powolny jestem z tym mieczykiem. Widzicie? Dobra. Gdzieś tu itemki na szybko schować. Okej, okay, tutaj gdzieś jeszcze sobie pochowam. Nie no, to się przyda. To się już mniej przyda. A kurczę, tych kości to już mam, mam na przyszłość. Dobra. Aha, i takie moje pytanie, jakiej długości lubicie najbardziej odcinki? O, i przy okazji sobie ogarniemy, czy mam serca. Tak, mam wszystkie trzy rodzaje serca. A nie wiem, czy wiecie, do czego one są, więc może w przyszłości się wybierzemy i dowiecie się. Dobra, tak. Czy ja jeszcze coś mam neterowego? No nic, niestety. Aha, ziemię miałem wziąć. Ziemię. Gimme. Dobra. Idziemy sobie chlebek. Jesteśmy gotowi. Tak, i... Pytałem się też w poprzednim odcinku, czy lubicie, czy chcecie, żebym pokazywał całe budowanie, więc właśnie dzisiaj sobie farmę, że tak powiem, kurczaków zbuduję z wami, ponieważ nie wybudowałem farmy
Do jakiego poziomu to chcę? No może do tego. Więc nie wybudowałem farmy, fabryki żelaza z wami, więc tym razem robimy sobie taki dłuższy odcinek z budowy farmy kurczaków. Dobra, teraz pytanie, nie mam oczywiście siekiery. Tutaj to odłożymy. Okej, okay, creepery mi tu napaskudziły naprawdę. Dobra. Paskudy jednak. Okej. Okay. Muszę to jakoś wyrównać. Szczerze się zastanawiam, do jakiego poziomu, żeby też nie mieć za dużo roboty, bo tak wiecie, najlepiej sobie ułatwić. Dobra, to może zniszczmy, bo tak dziwnie to wygląda. Tutaj dziurki załatajmy. Kolejna dziwna ta. Dobra. Te drzewa mnie troszeczkę irytują. Ale dobra, zrobimy to do tego poziomu. Więc spokojnie możemy sobie to kłaść. Jakie to będzie szerokości? Może już zacznijmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 na 8, tak jak takie są piksele w Minecrafcie, tak mi się wydaje, nie? Ponieważ nie mamy tych netherbricków za dużo, może starczy, a może nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, bo tego chyba nie policzyłem, okej. Okay. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok. I tak, tutaj sobie zrobimy coś takiego. I musimy też jakieś wyjście z tego karnąć. Dobrze, że mi zostało jeszcze z 5 klocków właśnie tego, netherbricków. Zrobimy tak, raz, dwa, trzy, cztery, więc tutaj sobie zrobimy coś takiego. Teraz zrobimy kraty. Okej, kraty to już normalnie kładziemy, żeby po prostu zapobiec ucieczce kurczaków. Dobra. Będę musiał sobie tu ściąć te drzewa, ale też po odcinku nie chcę was zanudzać. Dobra. Więc fabryka, znaczy farma po prostu jajek i piórek i tak dalej będzie już gotowa. Dobra, to już sobie zetnę później. I tak, w dzisiejszym jeszcze odcinku, żeby nie było, że tylko budujemy, coś jeszcze sobie wykonamy, o czym już wspominałem w przyszłości. Dobra, na razie zostawmy tutaj takie coś. Okej. Okay. I zrobimy tak. Potrzebuję drewna, więc ja się jeszcze... O, dobra, zetnijmy to. Mam rączkę Steve'a. Jestem skinem, jestem Steve'em. Mam skin Steve'a. Dobra. Aha, i strasznie dużo z tych szkieletów mi wypada tych zbrojek, więc jak będę sobie po prostu... Jak nie będę miał zbrojki, to zawsze mogę sobie takie słabe zbrojki założyć i to jest całkiem spoko, więc opłacalne jest posiadanie spawnera szkieletów w zanadrzu. Więc... dobra. Okej, okay. Ścinamy. Steve kręci tyłkiem. Kręci tyłkiem, kręci tyłkiem. Okej. Okay. Przerabiamy na deski. Robimy... O, wiem jak to zrobię. Kurczaków strasznie jakoś zwierząt mało na tym świecie mam. To jest dziwne. Raz, dwa, trzy, cztery, może tak jakoś. Dobra. Tutaj dajemy drugą. Znaczy drugi crafting table. I robimy sobie drabinki. Nie starczy, więc jeszcze przerabiamy. Może teraz starczy. Dobra, 3, 5. Więc tak, to sobie niszczymy. Tak, 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 tak. Jeszcze jedną drabinkę zabrakło, ale dobra. Gdzie jest środek? Oj, troszeczkę to źle odmierzyłem. A, w sumie ta drabinka to lepiej, żeby tu nie była. O. Dobrze, więc jesteś pierwszym kurczakiem, którego zamorduję. Dziękuję. Poczekamy sobie na kolejne zaraz. Więc...
Okej. Okay. W przyszłości też, jak tutaj będą jajka, to sobie będę chciał coś ogarnąć, właśnie związanego z kurczakami. Na razie jest taka słabiutka farma. O, jest kolejny kurczak. Wezmę sobie. Ile tych piórek mam? Cztery, więc już troszeczkę mam. No, a jeszcze nie będę wam zdradzał, co chcę zrobić. Dobra, na razie sobie tutaj polepszę wygląd. Naprawię i ogółem wszystko. O, tutaj brzydkie drzewa sobie zetnę. Rączką, hehehehe. Dobra. Czekajcie chwileczkę. Okej, już jestem. Tam troszeczkę ponaprawiałem sobie terenu, ale jeszcze potrzebuję tych piórek. Jeszcze potrzebuję parę, no dobra, poczekamy jeszcze. O, tam jakiś kurczak się pojawił. Ponaprawiam sobie ten teren za ten czas. Tu jakaś górka zniszczona, zdewastowana przez prawdopodobnie creepery. Chyba, że przez ogra, bo ja ostatnio wynajmowałem Ogre Corporation. Znaczy ostatnio, no dosyć dawno już. Więc Ogre Corporation się chyba troszeczkę za bardzo zapędzi w tym czasie. O ile dobrze pamiętam. Więc temu taka tutaj dziura. No dobra. Zalepimy to tak. Dobra. Już będzie coraz ładniej, no nie? Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj jeszcze jakiś dziwny pasek. Tutaj. Dobra. Zobaczmy, jak tam kury. Kury. Proszę, dajcie mi piórka. O, dała piórek. Dała piórek. Ta też da piórka? Dała piórka. Ta też da piórka? Nie da piórek. A ta dała piórka. O, już jest dobrze. O, dużo, dużo, dużo kurek. Dobra, zostawmy już tamtą. Tutaj jakiś dziwny jaszczur chce się dostać do moich kur. Dobra. Kąpiemy się z golemami. Aha, tutaj miałem iść na górę. Dobra. I teraz sobie jeszcze skraftujemy na koniec odcinka, tak? Bo już się zbliża ten odcinek. Co się dzieje? Disco Steve. Wow, what the brrr. Dobra. Nie wiem, jakieś dziwne bugi minecraftowe. Jak to Minecraft. Więc jeszcze coś zrobię na koniec odcinka i myślę, że sobie zakończymy. Dobra, więc tak. Żeby to zrobić, może zamknę drzwi. Będzie bezpieczniej. Żeby to zrobić, potrzebujemy z właśnie cztery takie rzeczy. Jeszcze się prześpię. I tak, potrzebujemy. O, właśnie to. Diamenty. Co to jest? Co to jest? Okej, jakieś dziwne. Dobra, potrzebujemy 4 i 2T. Czyli tak, potrzebujemy 4 diamenty. A czy ja 4 diamenty znajdę? To jest pytanie. Aha, w tym były. W Ender Chestie. 4 diamenty. O kurczę, teraz zostały nam 4. No kurczę, kurczę, kurczę. O, i przy okazji się to wezmę, bo to się przyda. I tak, potrzebujemy coś, co powinno być na dole. Tam w skrzynkach. Okej. To tam jest duch? Nie, zdawało mi się. Myślałem, że w mojej farmie. Do mojej farmy włamał się duch. Ale na szczęście nie, i mnie nie podeptał moich farm. Dobra, potrzebuję 2 pistony. Jest! Jak na zawołanie. Dobra, to. Jeszcze coś? Nie. Okej. Więc ludzie. Teraz nasza wiekopomna nadeszła, naszła, nasz, nadeszła wiekopomna chwila i kraftujemy sobie bunny boots. Jak to się kraftowało? O, jest, bunny boots. A, złoto. Patrzcie się. I mamy teraz 2 efekty bodajże. Patrzcie, jak skaczemy. Ja. A jak biegniemy, kurczę, patrzcie. Speed na trójkę i jump boost na trójkę, więc żaden creeper nam nie straszny. My skaczemy na nie wiem ile kratek, ale to jest naprawdę. Zobaczmy zaraz. Na 3 skoczę, więc. A na 4? Zaraz zobaczymy. Nie no, na 4 już nie skaczę. Ale na 3 śmiało mogę. Okej, więc wiecie co? Ja teraz mogę podróżować. Śmiało. I taki creeper mi nie jest straszny. Bo sobie go mogę łatwo zabić. I łatwo uciec od niego. Więc teraz jest świetnie po prostu. Jeszcze mam takie pytanie. Czekajcie, zaraz to wytestujemy. Czy od upadku mnie chronią te buty? No nie, nie chronią. A czy one się niszczą? Zaraz zobaczymy. Fajnie jakby się nie niszczyły, bo to by było troszeczkę. Nie trzeba by było się męczyć i zdobywać tej temki. Z piórkami jest najłatwiej, bo.
O. Dziwnym trafem się nie niszczy. Jeszcze, wiecie co, jeszcze dla testu chcę sobie sprawdzić na jakimś... Nie, no jeszcze raz może skończę, chociaż może się to dla mnie skończyć źle. Chociaż dobra. No wiecie co, jeśli one są jakimś fajnym itemkiem i one nie niszczą się, to całkiem spoko. Ale i tak jest całkiem spoko, bo sama po prostu, sama możliwość po prostu skakania i w ogóle jest OP. Więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że odcinek się spodobał. Także trzymajcie się, cześć, na razie.